o sile złotego, miliardach na inwestycje i o tym, komu nie pożyczać pieniędzy w dzisiejszym programie. Dobry zwyczaj? Nie pożyczaj. Szczególnie Niemcom i to na mniej niż 7 lat, bo dostaniesz mniej niż pożyczyłeś, a Szwajcarom nie pożyczaj nawet na 12 lat, bo też stracisz. Tak wygląda gospodarcza rzeczywistość świata ujemnych rentowności obligacji miesiąc od rozpoczęcia drukowania euro. W tym czasie w Europie przybyło 61 miliardów euro. Europejski Bank Centralny za tą dodatkową gotówkę kupił głównie obligacje Niemiec za 11 miliardów euro, Francji za 9, a Holandii za 8 miliardów euro. EBC nie inwestował za to w obligacje Grecji ani Cypru, których gospodarki są objęte programem naprawczym, a zadłużenie rekordowo wysokie. Nie brakuje za to chętnych do pożyczania Polsce. Ministerstwo Finansów już po pierwszym kwartale zrealizowało 57% potrzeb pożyczkowych na cały 2015 rok. I wszystko wskazuje na to, że już w październiku będzie mogło pożyczać na rynku środki na kolejny 2016 rok. To pośrednio skutki europejskiego drukowania, ale również lepszych perspektyw gospodarczych tutaj w kraju. Drugą konsekwencją działań EBC jest rosnąca siła złotego do euro. Kurs euro-złoty jest już o włos od 4 zł i jest najniżej od 2011 roku. Tak nagle i silnie umacniający się polski złoty zaraz zacznie negatywnie wpływać na konkurencyjność polskiego eksportu, a ponieważ Rada Polityki Pieniężnej zamknęła drogę do dalszych obniżek stóp, to trzeba liczyć się z interwencją walutową, która może mieć miejsce już nawet w maju. Zwłaszcza teraz, kiedy rezerwy walutowe NBP są rekordowe i wynoszą 90 miliardów euro. 90 miliardów to olbrzymia kwota, jednak tylko odrobinę większa niż wyda Royal Dutch Shell na przejęcie firmy BG Group. Ta fuzja będzie kosztować Shell 70 miliardów dolarów i dzięki niej Shell stanie się największym europejskim przedsiębiorstwem naftowym. Shell zapłaci za akcje BG aż 50% więcej niż jeszcze wczoraj kosztowały one na giełdzie. Będzie to w sumie 14. największe przejęcie na świecie i wyraźny sygnał, że kapitał zaczyna grać agresywnie. Do największego przejęcia na świecie jeszcze trochę brakuje, bo to odbyło się w szczycie bańki internetowej w styczniu 2000 roku, gdy Time Warner przejęło firmę Historic za historyczne 186 miliardów dolarów. O tym, co wpłynie na giełdową historię w kolejnych tygodniach, opowiem w następnym programie. Do zobaczenia!